O, jaki dobry pomysł, jaki dobry pomysł. W sumie też o tym myślałam. Ciepły, cudowny człowiek, trzymać się tyle lat, bawić tych ludzi, wzbudzać kontrowersje, to naprawdę trzeba być kotem. Jakub Szewczyk, Świat Gwiazd. Dzień dobry, jesteśmy na ramówce Polsatu, a wraz ze mną z Kolim. Cześć. Dzień dobry, witaj. Witam Państwa również bardzo gorąco. Powiedz, taka impreza tego typu jest dla Ciebie miejscem, w którym czujesz się jak ryba w wodzie, czy może raczej uciekasz się do swojej skromności w takich momentach? Średnio, po prostu byłem już na paru takich imprezach. Akurat ta była z wielką pompą, naprawdę podobało mi się to i uważam, że było przygotowane rewelacyjnie. Czyli mieliśmy praktycznie pokazane tu programy i seriale stacji, a wyglądało to jak pewnego rodzaju widowisko. Uważam, że mega jest to przygotowane. Czy ja się tu czuję jak ryba w wodzie? Jest jakiś element mojego życia, malutki. Jak ryba w wodzie, to się czuję w studiu albo na koncercie, albo jak sobie z rodziną spędzam czas, ale uważam, że było też to zajebiste. Dzisiaj jesteś w roli tutaj jurora Disco Star. Do obsady dołącza Zenek Martyniuk. Co ty uważasz o tej współpracy, która wam się szykuje? Wiesz co, ja myślę, że to jest odjechany, zajebisty pomysł. Zenek jest postacią ikoniczną również i powiem ci szczerze, że jak zadzwoniono do mnie z propozycją i to szczerze może producent programu powiedzieć, czy będzie tam Zenek, było moje pytanie. O, jaki dobry pomysł, jaki dobry pomysł. W sumie też o tym myślałam. Nie wiem, może ja jestem pomysłodawcą tego, tak skromnie mówiąc, bo w takich rozmowach gadaliśmy o tym Zenku. Nie, no to jest cudowny człowiek. Każdy jakby go poznał bliżej. On ma mentalność dobrego takiego wujasa z wesela. Ciepły, cudowny człowiek. Ja nieraz jak przeglądam media i czytam na temat życia Zenka, to się troszkę łapię za głowę, bo... Kurczę, krytykować osobę, która jest ciepła, dobra, śpiewa swoją manierą, ale śpiewa czysto i dobrze. A czy ktoś lubi jego barwę, czy nie lubi, to jest zupełnie inna rzecz. Tak, wiesz, trochę mi przykro jest, ale ogółem cieszę się, bo nie wiem, jak to będzie wyglądało, jak bardzo Zenek będzie rozgadany w programie, bo nie mam świadomości, jak on będzie reagował na to, ale trzymam za niego kciuki. Ja już jestem po rozmowie z Zenkiem, więc w formie gadatliwej jest, to muszę przyznać na pewno, ale mówisz, że jest świetnym człowiekiem, to jeszcze zapytam jako artystę, co sądzi o drugim artyście, czyli o Zenku Martyniuku, właśnie. Zenek w 90-tych latach śpiewał Królową bądź tylko mą, także miał hity takie weselne. Teraz parę lat temu Oczy Zielone, robi to chyba od 90, zanim... Ja i pewnie ty byłeś na świecie, bo podejrzewam, że jesteśmy w jednym wieku. Kurczę, no utrzymać się tyle lat, bawić tych ludzi, wkurwiać ich, wzbudzać kontrowersje, to naprawdę trzeba być kotem niezłym i myślę, że Zenek, gdyby był jakimś Argentyńczykiem czy Brazylijczykiem, gdzieś w jakimś kraju, gdzie troszkę bardziej ludzie są wychillowani, a nie mają spiętą dupę aż tak, chociaż też Polacy oczywiście są cudownym narodem bohaterów. Takie dwa oblicza czasem mamy. Ale ja powiem ci, że ja Zenka podziwiam za to, że tyle lat jest. Robi to, ma radość i zawsze, wiesz, zawsze staje w jego obronie, bo mówię, mam dużo znajomych, którzy gdzieś tam podśmiechują się i tego typu rzeczy. Można zawsze żartować wszystko, ale żeby jakieś granice klasy i normy były zachowane. To zanim przejdę do ostatniego pytania, gdybym zapytał, czy przyszłyby Ci do głowy jakieś takie ikony, filary, które dla Ciebie stanowią jakieś autorytety w kulturze właśnie polskiej? O kurczę, kultura polska jest szeroko rozumiana, bo moglibyśmy polecieć bardzo daleko i znaleźć Bogu Rodzica, autor nieznany, Fryderyk Chopin i artyści, poeci, a moglibyśmy zejść dzisiaj do mainstreamu i spojrzeć na... Nie wiem, rzucam Sarsa, Natalia Nykiel, Edyta Górniak. O, ja mogę ci powiedzieć inną rzecz. Marzył mi się duet z kobietą i tak sobie finalnie zrobiłem z Cleo. Ale szukałem, która kobieta dzisiaj jest na topie i jest ikoniczna. I przychodziły mi do głowy takie postaci. Tak ja uważam, że to jest taka topka od kilku lat, że nie jest to gwiazda sezonu, ale 10, 5, 15 lat. No to Maryla Rodowicz, Doda, Cleo, Edyta Górniak. Justyna Steczkowska, no nie chcę tu nikogo pominąć, ale jeśli miałbym powiedzieć o takie moją percepcję od dziecka do dzisiaj, a filary kultury polskiej, no to wiesz, no to moglibyśmy naprawdę od zespołu Mazowsze po Chopina, po nawet pójść tutaj no Marylę czy Zenka, także to jest tak szeroko rozumiane i tak różne ludzie mają gusta, że ciężko zdefiniować. A wasza współpraca z Cleo zaowocowała jakąś więzią między wami, czy po prostu
Bardzo ją robota była zrobiona. Bardzo ją polubiłem, bardzo polubiłem Donatana, uważam, że są to niesamowici. I też jestem pełen wyraz szacunku w ich stronę ode mnie. Polubiłem ich, o tak mogę. I oni chyba mnie też. To na koniec takie pytanie. Na TikToku triumfy święci taka postać, która nazywa się Jelly Frucik. I on zdaje się mieć obsesję na twoim punkcie. Chciałem zapytać, czy ty kojarzysz to zjawisko i co o tym uważasz? Ja trzymam kciuki za niego. Trzymam kciuki, niech się rozwija, niech robi na tym TikToku największą frajdę, jaką może mieć. Niech to monetyzuje, niech daje radość ludziom. Oby nie odwalał jakiś głupot i tyle, no cóż mogę powiedzieć na to. Ale doszło do jakiegoś bezpośredniego kontaktu między wami? Wiem, że był na koncercie, czy na paru koncertach naszych, ale kurczę, nie udało mi się go dostrzec w tłumie. Nie był w pierwszym rzędzie. Taki fan, a nie był w pierwszym rzędzie. Ale życzymy jak najlepiej, oczywiście tak. I tobie też życzę jak najlepiej. Bardzo i bardzo dziękuję. Ci dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję, kłaniam się, Isko. Trzymaj się, cześć.